Ej, nagrywam ten wstępniak tuż po tym, jak skończyłam nagrywać rozmowę i ta rozmowa jest tak dobra, że się po prostu przygotujcie, bo zaprosiłam fantastyczną gościnię i w ogóle poszło takie flow, że głowa mała, więc to jest kolejny odcinek podcastu Gutral Gada. Mówi do Was bardzo podjarana Gutral, bo właśnie przeprowadziłam rozmowę z Anastazją Ruban, która jest naukowczynią z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, działa w Polskim Towarzystwie Psychodelicznym, a rozmowa będzie dotyczyć psychodelików. I ten mój hype wcale nie wynika z zażycia psylocybiny, ale z tego, że jest to tak ciekawy nurt badawczy, w którym trochę już wiemy, bardzo dużo nie wiemy, w którym dzieje się bardzo dużo działań obok, które niekoniecznie powiązane są z tym, co dzieje się naukowo, ale potencjał tego jest tak ogromny, że gwarantuję Wam, biorę na siebie tę gwarancję albo zwrot czasu, który spędzicie na słuchanie tego podcastu, żartuję, nie umiem tego zrobić, będziecie zachwyceni. Po prostu posłuchajcie tego podcastu, zarezerwujcie sobie 40 minut od teraz i będzie świetnie. Ja się nazywam Joanna Gutral, jestem psycholożką, psychoterapeutką. Wcale nie jestem na co dzień tak bardzo rozentuzjazmowana. Prowadzę podcast Gutral Gada, który macie teraz szansę usłyszeć. Dziękuję wszystkim patronom i matronom za to, że pozwalają temu podcastowi keep rolling. A jeżeli macie szansę i ochotę dołączyć do grona patronów, wszystkie informacje znajdziecie w opisie odcinka. A teraz nie przedłużam, zaczynamy zajebisty podcast, odcinek o psylocybinie, psychodelikach, czy psychodeliki uratują świat. Pozdrawiam, Gutral Gada. Moim gościem Nastia Ruban. Cześć Nastia. Cześć, Jasiu. Fajnie, bo znamy się prywatnie, więc będzie tak... Ja ci zadam te wszystkie pytania, co zadaję ci przy różnych okolicznościach, kiedy mamy szansę się spotkać i porozmawiać, a teraz ci zadam na wizji, więc myślę, że to będzie z takim pożytkiem publicznym, że w końcu uporządkujemy sobie tę wiedzę z psychodelikami. Zgoda? Tak, bardzo chętnie. To ja ci zadam teraz takie, wiesz, pytanie kobyła na sam początek. Czy psychodeliki uratują świat? Odpowiem, jak mnie uczono na studiach psychologicznych, ciebie zapewnie też, to bardzo zależy, tak? Moja ulubiona odpowiedź. Substancje psychodeliczne, postrzegam je jako takie narzędzie, które potrafią robić rzeczy cudowne i rzeczy okropne i zależy od tego, jak człowiek je używa. Same psychodeliki myślę, że na pewno świata nie uratują, ale te wglądy, które mogą komuś dać, mogą być dla tej właśnie osoby zbawienne nawet w pewnym sensie. Dobra, czyli mamy potencjał badawczy, tylko wiesz, dużo się robi szumu wokół tego. W sensie to jest bardzo ciekawy nurt, powstaje dużo filmów dokumentalnych, dużo doniesień takich popularno-naukowych z badań, które moim zdaniem czasami są nieco nad wyrost w stosunku do tego, co wiemy z badań i co zostało do tej pory udowodnione. No i rośnie taki mit wokół psychodelików, wokół psylocybiny, czyli substancji i pojawiają się takie ruchy, które mówią, że och, tutaj zażywanie, nie wiem, zjedz sobie tam grzyba w chatce leśnej, otoczony ogniem i w ogóle różnymi okołoszamańskimi praktykami i to zapewni ci wgląd do informacji albo przeżyć, do których nie masz dostępu bez zażywania substancji. A ja sobie myślę o tym, a co my wiemy z badań na temat działania, skuteczności psylocybiny w oddziaływaniu na przykład na różne zaburzenia lub objawy chorób psychicznych? Wiemy to, że potrafią zmniejszać objawy zaburzeń na przykład depresyjnych, u pewnej grupy osób, bo są to badania, w tym momencie najwięcej badań powstało na 15-20 osobach. To są małe próby, bo to są badania bardzo kosztowne i jest jedno badanie duże na 300 osobach, gdzie wykazano efektywność substancji psychodelicznych w redukcji objawów depresyjnych. Było też badanie, które pokazywało, że porównywało psylocybinę z escitalopramem, takim lekiem przeciwdepresyjnym, który się stosuje w takiej psychiatrii klasycznej, gdzie pokazano podobną skuteczność escitalopramu i psylocybiny. To też jest ważne, gdzie w tych dyskusjach, które się odbywają czasem, jak obserwuję sobie dyskusje internetowe, że te grzyby są dużo lepsze niż te wszystkie prochy i wyrzućcie te prochy, weźcie grzyba. No,
leki przeciwdepresyjne mają ograniczoną skuteczność. I to jest prawda też, były takie badania, które pokazują, że czasem psylocybina działa w przypadku, gdzie leki klasyczne przeciwdepresyjne nie działają u osób z depresją lekooporną. Ale to też nie jest tak absolutnie, że grzyby też, że zadziałają na wszystkich. Bo te badania też, które się odbywały się na osobach raczej wykształconych, białych, zamożnych, czyli klasyczny problem psychologii. Się mówi, że badania odbywają się na populacji, która jest weird, czyli white, educated, industrialized, middle class. Nie wiadomo, jak te substancje zadziałają na inne grupy użytkowników. Przynajmniej nie wiemy tego z kontekstów badawczych, bo oczywiście substancje psychodeliczne były zażywane przez wieki w różnych kulturach rdzennych. Natomiast trudno powiedzieć, że tak badawczo stwierdziliśmy, że psylocybina jest takim panaceum, czy psylocybina, czy LSD, no bo to wszystko jest o tym samym albo o podobnych procesach, że to jest panaceum. Tak, bo potrzebujemy zdecydowanie większej liczby badań. Jak to się bada? W sensie odkąd się ten nurt badawczy zaczął? Bo właśnie, powiedziałaś, że było to zażywane od setek lat przez różne też rdzenne populacje i myślę sobie o tym, że wiele tego typu substancji polecanych jest jako sama naturka. Po co masz się truć tą chemią, escitalopram i wszystkie inne SSRI-e? Tak? Czyli tradycyjne leki psychiatryczne, a tu masz naturkę. Przecież to było od zawsze, to rośnie, to pani kochana, to jak organiczna kapusta, nie? Samo zdrowie. No więc jak się w ogóle bada psylocybinę albo substancje psychodeliczne, skoro też już włączamy do tego LSD? Znaczy, jeżeli mówimy o psylocybinie, której używają w badaniach, jest to psylocybina syntetyzowana w laboratorium, tak samo LSD, mimo że było syntetyzowane na podstawie jakby związków znajdujących się w sporyszu, takim pasożycie, który sobie żyje na pszenicy, no to w warunkach laboratoryjnych mamy raczej do czynienia z substancjami syntetycznymi, które działają i mają to samo działanie, jeżeli w przypadku psylocybiny, co grzyby psylocybinowe. Nawet przy tym, jak Albert Hoffman raz zawiózł takie szamance rdzenne Marii Sabinie, która po raz pierwszy podała człowiekowi białemu grzyby, zawiózł jej psylocybinę syntetyczną. Ona powiedziała, że tak, tutaj w tej substancji jest duch grzyba i że ona go czuje. Więc tak, używa się tej substancji. Więc approved. Tak, approved by Maria Sabina. I podaje się te substancje w określonych dawkach. Czasem są to dawki założone z góry, czasem to są dawki mierzone jakby od wagi ciała danej osoby. Jak sobie oglądałam wywiady z Griffithsem, szefem laboratorium, gdzie badają substancje psychodeliczne w Stanach Zjednoczonych, no on mówił, że to są dawki rzędu około 5 gramów grzybów wysuszonych. Tylko tutaj warto też pamiętać o tym, że to są dawki podawane w takich warunkach, gdzie znajduje się osoba, która jest psychoterapeutą czy psychoterapeutką. Jest ich czasem dwóch. Czasem też znajduje się lekarz niedaleko, gdyby coś się zadziało takiego poważnego, tak? Bo czasem są po prostu różne zdrowotne warunki, których osoba może nie być świadoma albo specjalnie je ukrywa, żeby trafić na badanie. Także przy takich dużych dawkach, które są zażywane w kontekście takim, powiedzmy, zadbanym przez wykształconych w tym kierunku ludzi, no to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się zadzieje niż przy takich 5 gramów grzybów, które się zażywa gdzieś na własną rękę, szczególnie nie mając wcześniejszego doświadczenia substancjami psychodelicznymi, więc tutaj chciałabym to podkreślić. Osoba, która przychodzi na takie badanie, przychodzi przez przygotowanie przez psychoterapeutę. Później jest sesja, gdzie podaje się substancję psychodeliczną. Jest to jedna, dwie sesje w zależności od schematu badania.
I później są jeszcze takie spotkania integracyjne, też to bardzo zależy od schematu badania. W różnych laboratoriach są różne. Czasem też po prostu do osób jeszcze dzwonią po badaniu i sprawdzają, czy wszystko jest ok, czy ich stan się nie polepszył. Także są w stałym kontakcie z badaczami, żeby uniknąć takiego pogorszenia stanu, który może zagrażać, nie wiem, zagrażać życiu albo zdrowiu, bo też mogą się czasem pojawić jakieś nasilone myśli samobójcze. No ale w przypadku też leków, badania nad psychodelikami, no to te przypadki zdarzały się bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Z tego, co ja słyszałam, to był jeden przypadek. Opisujesz pewien złożony proces, i w którym mamy jakieś sesje przygotowawcze, mamy sesje z podaniem substancji, później mamy sesje, które rozumiem w jakiś sposób kontrolują to, co się dzieje, weryfikujemy efekty, sprawdzamy, upewniamy się, że stan zdrowia i życia pacjenta nie jest zagrożony. No dobra, no ale przecież to tak, wiesz, do końca nie wynika z tych wszystkich doniesień internetowo-prasowych, bo naprawdę to brzmi tak, jak weź se grzyba i człowieku, wszystko będzie fajnie. Najlepiej idź tam do lasu, wyszukaj jakiegoś byleby nie muchomora i będzie ci jakoś dobrze. No więc jak się w ogóle tworzy taki proces? Skąd się biorą takie wytyczne, że to musi być sesja przygotowująca, potem taka dawka? Ja rozumiem, że to jest jakiś schemat badawczy i schemat eksperymentalny, w którym badacze sprawdzają, co się dzieje, jeżeli podamy taką dawkę, co się dzieje, jeżeli mamy takie sesje, ilość określoną, mniejszą, większą. Ale to od razu się podaje ludziom w badaniach takie substancje i dawaj? Na ostro? Generalnie sprawdza się różne fizyczne jakby stan zdrowia. Tak, ja nie zgłębiałam takich właśnie takich chorób przewlekłych fizycznych, bo się bardziej zajmuję też psychiką ludzką. Ale w protokołach jest napisane, że jest to wywiad z lekarzem. Są to wywiady z psychiatrami, gdzie też jest sprawdzane, czy osoba, która przychodzi albo zgłasza się na takie badania, na przykład nie ma tendencji do zaburzeń psychotycznych, albo czy nie miała wcześniej w rodzinie jakiejś historii z zaburzeniami z tej grupy. I robi się to po to, żeby ograniczyć to ryzyko takiego nasilenia albo w ogóle wywołania objawów psychotycznych, bo nie wiemy, czy psychodeliki powodują psychozę. Mówi się, że raczej nie powodują psychozę, ale mogą uwolnić to schorzenie poprzez wywołanie takich nasilnych efektów, które w pewnym stopniu przypominają efekty psychotyczne, bo efekty psychodelików też pokrywają się tak, z tym, co występuje w zaburzeniach psychotycznych. Więc tutaj takie osoby dla bezpieczeństwa nie przyjmuje się do badania. No i też sprawdza się, żeby to też zależy to od protokołu, tak? No bo też jak mówi się, że zwiększone ryzyko występowania jakichś objawów niepożądanych pojawia się u osób chociażby z taką zwiększoną, powiedzmy, chwiejnością emocjonalną. Także takie osoby też się czasem wyklucza. A też z takich bardziej też moich prywatnych obserwacji wynika to, że to niekoniecznie musi być psychoza, niekoniecznie musi być stwierdzone jakieś zaburzenie psychiczne. Czasem po prostu to zależy od kontekstu, w którym ta osoba zażywa i od tego na przykład, czy ma zaburzenia osobowości, bo też na przykład zaburzenie osobowości z pogranicza może być takim warunkiem, przy którym to zaburzenie po zażyciu psychodelika może się pogłębić jeszcze bardziej. Także jest tego bardzo dużo. No i robi się to ze względu na to, że psychodeliki mogą być po prostu dla niektórych osób dosyć niebezpieczne. To zaraz sobie przejdziemy do zagrożeń wynikających z psychodelików, ale chciałam jeszcze uporządkować jedną rzecz. Rozumiem, że psychodeliki są testowane głównie w kontekście zaburzeń nastroju. Mamy tutaj na myśli zaburzenia depresyjne. Czy jeszcze dostrzega się jakiś potencjał w przypadku innych zaburzeń? Mówi się o potencjale przy zaburzeniach lękowych. Stosuje się LSD tak w praktyce. Jest psychiatra w Szwajcarii, który podaje swoim pacjentom, które są chore terminalnie, czyli mają na przykład nowotwór i wiadomo, że niedługo być może umrą,
Podaję im LSD po to, żeby się pogodziły z tym lękiem przed śmiercią. I to jest poważny problem, jakby u osób z nowotworem, że nie tylko niedługo umrą, ale wiedzą o tym i się bardzo w związku z tym niepokoją i to wpływa na jakość ich życia, więc podanie LSD w takich warunkach zwiększa szansę na to, że przeżyją te ostatnie swoje miesiące czy lata w większym psychicznym dobrostanie. Też dostrzega się potencjał substancji psychodelicznych w leczeniu uzależnień. No i też z tego, co czytałam w wywiadach tych właśnie psychiatrów, no, że czasem też można stosować te substancje przy innych schorzeniach psychicznych, no tylko, że nie było to zbadane zgodnie ze współczesnymi standardami metodologicznymi, bo też były badania z lat 60. 70., na przykład podawane LSD dzieciom z autyzmem, co... Komisja Etyki obecnie powiedziałaby no, 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 nie zgadzamy się. Tak, tak, tak. Chociaż są pomysły, żeby też podawać na przykład MDMA dzieciom i to było zalecone przez FDA, żeby to robić. Także są też, pojawiają się też takie pomysły. No natomiast to nie jest badane w tym momencie. No dobra, a napomknęłyśmy sobie chwilę o zagrożeniach. To są jakieś zagrożenia wynikające z tego cudownego, no bo powiedzmy sobie wprost, mówiłyśmy to poza wizją, zanim włączyłyśmy nagrywanie, teraz jesteśmy takie trochę grzeczniejsze, ale rozkręcamy się, że jest hype na psychodeliki. No, że jest szum. I ja teraz nie chcę brzmieć jak, wiesz, taka stara baba po prostu, która nic nie wie, już najlepsze lata życia ze sobą, no, narkotyki są złe i zniszczą życia. Nie, bo ja uważam, że jakby potencjał badawczy jest, kurde, tak ogromny i mamy teraz w końcu metody, które mogą to zweryfikować. Ja wiem, że ta substancja istnieje od zarania dziejów, tylko w końcu powoli zaczynamy mieć narzędzia do tego, żeby to badać i w ogóle umieć coś z tym zrobić w takich kontrolowanych warunkach. A z drugiej strony mamy całą masę różnych praktyk właśnie, wiesz, ayahuasca pod Krakowem, jezioro, szałasz, bębny i lecimy z tym. No więc ja bym chciała trochę oddzielić szamanizm od tego, co wiemy, co wynika z badań. Nie dlatego, że mam coś do szamanizmu, bo jak ktoś sobie potrzebuje w ten szamanizm wierzyć, to feel free. Ale ja sama to jednak bym wolała wiedzieć, czy jak to dziabnę tego psychodelika, to jakie zagrożenia na mnie czekają. Więc ja bym teraz chciała, żebyś mi powiedziała o tych zagrożeniach, zanim ja się zdecyduję na cokolwiek. No to zagrożenia są takie, no, że po prostu... można mieć trudne doświadczenie psychodeliczne i trudne doświadczenia psychodeliczne potrafią być cudowne i leczące w tym sensie, że mogą skonfrontować osobę z różnymi emocjami czy przeżyciami, które wcześniej nie zostały wyrażone i poprzez przeżycie takiego emocjonalnego przełomu ktoś może uwolnić się od takiego ciężaru, który leży na tej osobie. Ale też poprzez to, że mogą to być doświadczenia dosyć trudne, to można później mieć trudności z ich zintegrowaniem, bo mogą być prezentowane takie treści w trakcie stanu psychodelicznego, które później jak mogą wracać do osoby i nie będzie do końca pogodzone z tym, co zobaczyła. Czytała, słyszałam o takich doświadczeniach kobiety, która zażyła DMT, też taką rozpowszechnioną substancję psychodeliczną, która między innymi znajduje się w ayahuasce. I jakieś istoty ją zabierały do siebie i ona myślała, że ona umrze i coś strasznego ją tam czeka po tej śmierci i po prostu miała paniczny lęk przed śmiercią, paniczny lęk przed umieraniem jej się włączył i przez jeszcze parę lat chodziła właśnie w tym takim stanie przerażenia i nie wiedziała, co ma z tym zrobić, nie wiedziała, z kim ma porozmawiać, jak ma to zintegrować. Także już nawet abstrahując od tego, że osoby, które mają zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, różnego typu zaburzenia osobowości po zażyciu substancji psychodelicznych mogą doznać znacznego pogorszenia swojego dobrostanu. Tak samo w przypadku medytacji jest, tak? Że jak ktoś siedzi na kurs medytacji, no to tam się konfrontuje po prostu z różnymi trudnymi treściami i nie zawsze jest ktoś, kto w tym pomoże, więc z tego płyną zagrożenia. Są też takie zagrożenia, o tym się mniej mam wrażenie mówi, pojawienie się albo pogłębienia takiego
zaburzenia narcystycznego, że osoby zażywają psychodeliki i myślą sobie, że są wspaniałe, no jeszcze, jeszcze wspanialsze. Albo to się rozwija, jakby ktoś ma taką tendencję, to się rozwija, bo mogą pojawić się takie treści w doświadczeniu psychodelicznym, że jesteś Bogiem, zostałeś wybrany i tutaj masz naprawiać świat tym, że właśnie nazwiesz się szamanem, przybierzesz się w szaty, kupisz sobie bęben na Allegro i będziesz mógł sobie robić ceremonię. Z tego wynikają też kolejne zagrożenia, o których też powiem za chwileczkę. Ale jeżeli chodzi o zagrożenia, które niosą same substancje psychodeliczne, no to jest jeszcze coś, co jest nazywane w języku angielskim spiritual bypassing, ale w literaturze, czy w takim tłumaczeniu polskim nazwało to unikaniem duchowym albo używanie duchowości do unikania konfrontacji z trudnymi emocjami. I to jest... Bardzo mnie to zainteresowało, pani Nastia, dawaj, no. I to jest coś, co ja się bardzo cieszyłam, jak o tym przeczytałam, że ktoś już to opisał, bo obserwowałam różne przypadki, studia przypadków, powiedzmy, z kontekstów, gdzie ludzie zażywają substancje psychodeliczne, na przykład z festiwali poświęconym tej kulturze. No i z niektórymi w kontakcie miałam takie dziwne uczucie, że coś tu nie gra. No i przeczytałam w pewnym momencie, że to dotyczy nie tylko substancji psychodelicznych, to też dotyczy medytacji chociażby, albo różnych praktyk duchowych, to samo modlitwa, yoga, z różnych tradycji, że kiedy osoba zaczyna albo doświadcza w ogóle takiego stanu, powiedzmy, oświecenia, takiej stanu pełni i takiej radości silnej, ekstatycznej, sobie myśli, że trzeba wszystkim wybaczać, trzeba sobie wybaczyć i teraz będę tylko się cieszyć i tylko radość i tylko piękno, bo już miałam takie doświadczenie i tutaj została łaska z nieba na mnie spłynęła. Oczywiście tutaj trochę mogę przesadzać, no ale gdzieś tam są to doświadczenia z podobnego spektrum. I wtedy ktoś, wracając do takiego normalnego, powiedzmy, stanu codziennej świadomości, może mieć trudność tym, żeby zaakceptować to, że się złości, to, że jest mu smutno, to, że coś go straszy, to, że no, nie chce komuś wybaczać, no bo po prostu, nie wiem, ktoś z nieuwagi nadepnął komuś na nogę i tę nogę złamał, no bo to jest strasznie, może się rozłościć, no. A takie osoby to chcą po prostu wszystkich przebaczać i od razu natychmiast, no nie mówię to, że ktoś na kogoś się zezłości, to już będzie na nim złości tej cały czas, ale po prostu ktoś tak, ma... ale ja myślę, że wszyscy, wiesz, wiemy o co chodzi, że mamy takich reprezentantów i reprezentantki, głównie no może znamy ich w życiu prywatnym, ale takim internetowym, po prostu oazy spokoju, oświecenia, zaakceptuj siebie, kochaj wszystkich ludzi. I to jest w ogóle szalenie fascynujące i bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo w ogóle ja teraz po nagraniu lecę czytać literaturę o spiritual bypassing, bo brzmi to jak odpowiedź na wiele pytań, które mnie nurtuje, a które obserwuję i które dotyczą całego takiego ruchu jogo, medytacjo, psychodeliko, rozwoju osobistego, który jakoś dla mnie był bardzo niepokojący, więc rozumiem, co miałaś na myśli, mówiąc, że coś jest nie tak. Te osoby się jakoś tak integrują wokół tych psychodelicznych doświadczeń? Nie wiem, czy te osoby integrują się w swoje doświadczenia psychodeliczne, bo to nie jest specyficzne tylko dla doświadczeń psychodelicznych, bo takie osoby też spotykałam w kontekście medytacyjnym, że ktoś po prostu nie dopuszczał do siebie tego, że, no, że ma z czymś trudności, albo nie chciał rozmawiać, na przykład, że po co nam rozmawiać o tych wszystkich problemach na świecie, skupmy się na tym, co dobre, no jakby po to, żeby rozwiązać te problemy. I więc to dotyczy... I w tej książce, którą o tym czytałam, autor właśnie mówił, że w pewnym stopniu to może dotykać wszystkie osoby, które zaczynają albo są w takiej przygodzie z jakąkolwiek praktyką duchową. Także to gdzieś tam zawsze takie niebezpieczeństwa się pojawiają. I wtedy to jest praca często terapeutyczna, zadanie te psychoterapeuty, jakby to zauważyć i z tym pracować, że te złe emocje nie są złe, tylko są trudne i są bardzo potrzebne. Podeślesz mi ten artykuł? Oczywiście. A ja go wrzucę w opis odcinka, żeby wszyscy sobie mogli doczytać. No dobra, Nastia, a jak się bada działanie, znaczy, bo wiesz, mówimy o różnego rodzaju doznaniach,
tych doznaniach psychodelicznych, w których pojawiają się i wizje, i głosy, i różnego rodzaju wyobrażenia. A co my wiemy o działaniu psychodelików w mózgu? Jak to się dzieje, że nasz mózg, często trzeźwo myślący, będący osadzony bardziej lub mniej na w rzeczywistości, po zażyciu takiej substancji nagle serwuje nam różnego rodzaju wizje? No, o tym wiemy bardzo mało, tak naprawdę. Jest no to badania, które są na takim etapie bardzo, bardzo, bardzo rozkojącym. Jeżeli chodzi o liczbę osób badanych, no bo znowuż są to wysokie koszty takich badań. Jesteśmy dopiero na początku badań neuroobrazowych na temat substancji psychodelicznych. Są różne koncepcje, różne teorie dotyczące tego, jak to wygląda w mózgu. Jedna z takich najbardziej rozpowszechnionych, no to jest i medialnych, to jest koncepcja mózgu entropicznego. Już tłumaczę, o co chodzi. Generalnie ją zaproponował Robin Carhart-Harris, badacz z Imperial College London. I oznacza ona mniej więcej tyle, że w stanie psychodelicznym mózg przestaje działać w sposób zintegrowany, nie ma jakiejś narzuconej, powiedzmy, hierarchii tej aktywności, bo czasem są struktury, które trzymają wszystko powiedzmy w kupie, jakoś strukturalizują tę aktywność mózgową, no to wtedy aktywność tych struktur się zmniejsza i zwiększa się też połączenie między różnymi strukturami, które wcześniej nie były połączone. Aczkolwiek no, na poparcie tej tezy jest parę badań, które jeszcze wymagają replikacji. I też jak mówimy o entropii w mózgu, no to nie wiadomo tak naprawdę, o czym mówimy. Bo jest to na podstawie badań na przykład z użyciem fMRI albo z użyciem EEG czy MEG. Są to metody obrazowe, które ze sobą się różnią. Jedno bada przepływ krwi w mózgu, drugie bada aktywność elektryczną mózgu i analizuje się to też różnymi technikami. Więc jak mówimy o tym, co to jest entropia, to mówimy o różnych jakby algorytmach, które nam to policzyły i niekoniecznie to jest ten sam mechanizm neurofizjologiczny. Jest jeszcze koncepcja badaczy z Zurychu, Franza Follenweidera i Katrin Preller. Pojawiła się taka cudowna publikacja w roku 2020 podsumowująca w ogóle wszystko, co dotychczas wiemy o tym, jak psychodeliki działają na mózg. No i mówi ona o tym, że jest taka struktura, nazywa się wzgórze i wzgórze filtruje zazwyczaj treści, które przychodzą do nas z zewnątrz, czyli to, co widzimy, odbieramy ze świata zewnętrznego oraz to, co się gdzieś tam pojawia w głowie, bo też mamy różny szum neurofizjologiczny. Albo chociażby myślenia na własny temat. No i po to, żeby nas te wszystkie bodźce, które są na zewnątrz i są wewnątrz nas, nie przytłoczyły, wzgórze filtruje ich przepływ do kory mózgowej. I to, co się dzieje w przypadku zażycia substancji psychodelików, filtrowanie poprzez wzgórze się osłabia i więcej bodźców się napływa do tych obszarów głównie sensorycznych. Natomiast integracja tych obszarów zostaje zmniejszona, więc mamy więcej bodźców, mniejszą integrację tych bodźców. No i stąd wynika taki, może wynikać ten stan psychodeliczny. Też jest zwiększone połączenie kory wzrokowej z innymi obszarami mózgu. I to może być związane z tym, że pojawiają się wizuale, złożone, percepcyjne zmiany, albo wzrokowe, czy słuchowe, czy nawet sensoryczne. I to połączenie kory wzrokowej z resztą obszarów może odpowiadać za synestezję, czyli to, że słyszymy kolory, widzimy dźwięki, najczęściej to jest właśnie widzenie dźwięków. Mniej więcej tyle wiemy. Wiemy też, że w stanie psychodelicznym osłabia się taka reakcja na negatywne bodźce emocjonalne. No ale to, co jest ważne i to, co jest teraz w literaturze bardzo powszechne i jest związane po części z tą koncepcją entropicznego mózgu, to jest zmniejszenie aktywności sieci stanu domyślnego albo sieci stanu spoczynkowego w zależności od tłumaczenia. W literaturze anglojęzycznej to default mode network. I default mode network odpowiada za myślenie o sobie, myślenie o tym, co inni myślą o mnie, o myślenie o swojej przeszłości czy przyszłości. I też mówi się o tym, że aktywność w tej sieci się osłabia,
Ale też struktury, które się w niej znajdują, stają się mniej skomunikowane ze sobą. No ale to, co tutaj pragnę podkreślić, to to, że to wynika z kilku badań, które też nie były do końca replikowane. Jedyny wynik, który był replikowany dotyczący sieci stanu spoczynkowego, to właśnie zmniejszona komunikacja między obszarami, które wchodzą w skład tej sieci. Ale ten efekt też widzimy w przypadku leków przeciwdepresyjnych, więc nie wiadomo, czy on jest, no, czy on jest specyficzny dla psychodelików, czy po prostu poprzez to, że gdzieś tam oddziałujemy na układ serotoninergiczny, bo tutaj też nie powiedziałam na początku, ale też często się o tym mówi w mediach, że psychodeliki to są agoniści receptorów serotoniny, które odpowiada za przetwarzanie emocji i sen chociażby, a też za wiele innych ważnych funkcji. Jesteśmy na początku drogi, zadam Ci pytanie takie w ogóle niewiążące i nie traktuję Cię jako proroka, ale z czystej ciekawości. Jak myślisz, ile czasu od dnia dzisiejszego, a nagrywamy to 5 sierpnia 2022 roku, upłynie do momentu, w którym terapia z wykorzystaniem psychodelików będzie czymś stosowanym na świecie? Tak wiesz. Bez, tak jakbyś poszła do terapeuty poznawczo-behawioralnego, tak po prostu idziesz do terapeuty, który wykorzystuje psychodeliki w swojej terapii. Byłam na konferencji w tym roku, w zeszłym roku we wrześniu, gdzie Rick Doblin, osoba, która jest założycielem fundacji na rzecz właśnie badań nad MDMA, głównie nad MDMA, czyli Multidisciplinary Association for Psychedelic Research. Oni tam zajmują się tym, żeby właśnie wrócić, żeby te substancje wróciły z tej szarej strefy do gabinetów psychoterapeutycznych na zasadach legalnych. Powiedział, no, że to jest kwestia kilku lat, żeby to się pojawiło w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Tyle, że najprawdopodobniej ta terapia może być dosyć kosztowna, bo to jest wysoki koszt substancji, wysoki koszt samego bycia terapeuty, no bo to nie jest tak, że ktoś przychodzi na godzinę na sesję, tylko to jest 6-8 godzin podróży, przy której terapeuta musi towarzyszyć, albo czasem najlepiej dwóch psychoterapeutów oraz jeszcze obecność medyka, no, która być może będzie wymagana też, może ze względu na środki nie będzie. Więc nawet kiedy ta terapia zrobi się powszechna, będzie najprawdopodobniej dostępna dla osób, które mogą sobie niestety na to pozwolić. Chyba, że też będzie refundacja albo będą opracowywane jakieś alternatywne modele wprowadzania terapii psychodelicznej dla osób, których po prostu też na tę terapię nie stać. No i myślę sobie, że samo wykształcenie terapeutów, bo sam fakt bycia terapeutą, myślę ze swojej perspektywy, nie będzie wystarczający do tego, aby umieć taki protokół zastosować i w ogóle przygotować się do prowadzenia tego typu terapii, więc jeszcze sporo kadry do wyszkolenia, ale trzymam kciuki i mam nadzieję, że to się wydarzy jeszcze za takiego, powiedziałaś, parę lat. To nie, to jeszcze jest szansa, że się załapie. Na to optymistycznie liczę, więc jestem zachwycona. Ale powiedziałaś też o jeszcze jednej ważnej rzeczy, że czasami te doświadczenia się nie integrują. I rozmawiałyśmy, wiesz, o ayahuasce pod Krakowem w Szałasie. To trochę taki jest wyolbrzymiony przykład, ale ja wiem, jak to się dzieje, bo obserwuję różne fora, że to nie jest trudne zapisać się na jakąś ceremonię w zasadzie w każdym zakątku Polski. Oczywiście całkiem też klawo jest wyjechać się na jakąś egzotyczną wyspę, bo takie ceremonie również się odbywają. I wyobraźmy sobie, że ktoś ma tak zwanego bad tripa, tak? Czy brzmi jak teraz taki boomer, że tak się nie mówi? Nie, bad tripa, tak? Prawda? Znaczy ja wolę sformułowania trudne doświadczenia psychodeliczne, ale potocznie się używa bad trip bardzo często. Ale to ze względu, to są moje takie względy, że to nie jest bad, bo może być trudne, ale może skutki jego będą super. Dobra, to ja przyjmuję, podoba mi się to odeśnienie, czyli będzie miał trudne doświadczenie psychodeliczne. I teraz z tym trudnym doświadczeniem psychodelicznym sobie po świecie chodzi. I co ta osoba może zrobić? Znaczy, też... Tu w Polsce, mówimy o Polsce.
Tak, tutaj chciałabym wrócić jeszcze tak do tej części rozmowy o tych ryzykach, które są związane, bo integrację, mówi się o tym, że integracja doświadczenia psychodelicznego zaczyna się przed doświadczeniem psychodelicznym, czyli to już jest na etapie przygotowania do tego doświadczenia, więc polega to między innymi na tym, że jak ktoś chce najpierw się w ogóle udać na jakąś ceremonię, gdzie też praktyki szamańskie mogą być absolutnie cudowne, podobnie jak substancje psychodeliczne, mogą przynosić niestety też skutki bardzo trudne. Także tutaj, jeżeli ktoś słyszałam o zażywaniu substancji psychodelicznych w warunkach ceremonialnych, że to może być bardzo otwierające na inne osoby, też na naturę, na samego siebie i że to może być takie bardziej jeszcze wzmocnione piękne doświadczenie, jeżeli jest prowadzone przez osobę, która ma do tego kompetencje i też jest na tyle przygotowana do przeprowadzenia tego doświadczenia. Tutaj mówię przygotowana to, że zadba o tę osobę, która przychodzi do niej na ceremonię, że nie będzie się nad nią wywyższać, bo też niestety bardzo często do mnie dochodzą takie słuchy o tym, że tutaj jest ktoś, kto wyjechał do Ameryki Południowej, zażył tam sobie ayahuaskę, oświeciło go. Jestem szamanem i tutaj będę ratował ludzi. No, nie jest ta osoba szamanem, absolutnie. Szaman to jest osoba, którą wybiera plemię w rdzennej kulturze, która przechodzi przez lata treningu. No i to też nie gwarantuje tego, że ten ktoś będzie osobą, która zadba w pełni o komfort i nie popełni żadnych nadużyć, bo też się zdarzają różne nadużycia, niestety też chociażby na tle seksualnym, przekraczania granic fizycznych osób, które biorą udział w takich ceremoniach, namawiania na jakieś czynności seksualne, na które osoba niekoniecznie ma ochotę, poprzez mówienie na to, że jestem szamanem i tak cię uleczy. Więc na tego typu zagrywki miałabym już włączoną czerwoną lampkę. Więc zanim się w ogóle ktoś zdecyduje na to, żeby się udać na ceremonię, no to bym się zastanowiła, czy warto iść do osoby, która jest z naszej zachodniej kultury, która się nazywa szamanem. Bo ktoś może zaprowadzić zachodniej kultury ceremonie i mogą to być fajne ceremonie, ale jeżeli się nazywa szamanem, no to już oznacza, że coś tutaj delikatnie nie gra. I najpierw przed pójściem taką ceremonią to bym się udała do psychoterapeutki, która pracuje z osobami, które zażywają substancje psychodeliczne. No ale jeżeli... Pani, a gdzie takich znaleźć? Teraz ruszył projekt Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychodelicznym i stworzyli taką poradnię, która się nazywa Poradnia Psychoaktywna, gdzie udzielają wsparcia prawnego i wsparcia psychologicznego, więc są tam osoby, które też są zaznajomione z kontekstem ceremonialnym, czyli pracują z osobami, które trafiają do nich czy przed ceremonią, żeby się przygotować, czy po ceremonii. Nie tylko o ceremoniach, mówię tutaj o różnych doświadczeniach psychodelicznych, ale na przygotowania do doświadczeń psychodelicznych ogólnie i w szczególności do ceremonii mogą też zwracać uwagę na to, na co uważać w przypadku ceremonii, w jakich stanach nie warto tam zupełnie trafiać. I też mogą już wiedzieć, gdzie, w jakich miejscach ktoś doświadczył jakichś nadużyć i po prostu mogą odradzić, żeby tam iść. Bo nie mogą też prawnie, powiedzmy, doradzić, że o, tutaj masz kontakt, iść, bo prawnie niestety to nie jest legalne. No, ale mogą przynajmniej ostrzec przed tym, co już było sprawdzone. No i jeżeli chodzi już o to, że ktoś pójdzie na tę ceremonię, doświadczy tam doświadczenia traumatycznego i nie będzie w stanie tego zintegrować później, czy ceremonię, czy festiwal, czy po prostu, że zażyje sobie w grupie przyjaciół, czy sam, no to też, jeżeli jest trudność w integracji tego doświadczenia, to warto udać się do psychoterapeuty, który się nad tym najlepiej, który gdzieś tam już ma doświadczenie w pracy z integracją doświadczeń psychodelicznych. A nawet jeżeli nie było takiego doświadczenia, które by się chciało, trudnego, które by się chciało zintegrować, jeżeli byliście czuło źle, to i tak myślę, że nie samym tripem człowiek żyje, że to nie jest to, co kogoś uzdrowi i naprawi od razu, tylko zacznie jakiś proces, który może być
leczącym procesem, ale trzeba też dużo pracy wykonać nad sobą i praca z psychoterapeutą po doświadczeniu psychodelicznym po prostu może być, może sprzyjać temu, że ktoś więcej wyniesie z tego doświadczenia. Także tu jest i redukcja tych szkód, a i wzmocnienie tych możliwych korzyści, które z tego płyną. Też są w internecie różne informacje, możecie po prostu podejść, żebyś mogła później wstawić tam na stronę, skąd brać tak, informacje. Tak, właśnie chciałam cię bardzo prosić o poradnie i o wszystkie namiary dla tych, którzy będą chcieli sobie doczytać i was znaleźć, bo działasz w Polskim Towarzystwie Psychodelicznym. Tak. Wraz tam z grupą innych osób, które zajmują się właśnie badawczo i terapeutycznie substancjami psychodelicznymi. No to są to osoby, które wymieniają się cały czas informacją, więc też tworzymy taką sieć, gdzie się nawzajem edukujemy. Więc czekam na info i zaglądajcie do opisów odcinka, tam wszystko znajdziecie. To takie już pytanie moje kończące, bo legalizacja wszelakich substancji w naszym kraju to jest gruby temat, nie? Przecież psychodeliki nie są substancjami legalnymi. To jak myślisz, jak to będzie? Znowu to jest pytanie o przyszłość i twoją subiektywną opinię. Jaka jest szansa na zalegalizowanie substancji w kontekście medycznym tu w Polsce? Pracujemy nad tym. Tak. W Towarzystwie Psychodelicznym są osoby, które nad tym pracują. Staram się do tego dokładać tym, żeby prowadzić badania i rozpowszechniać informacje na ten temat. Natomiast trudno powiedzieć. Znaczy, mam taką nadzieję, to jest jakby moja prywatna gdzieś tam opinia, że da się to w Polsce zalegalizować, bo ketaminę się dało zalegalizować. Zalegalizować stosowanie w medycznym kontekście. No i to jest taka pierwsza substancja, która była nielegalna, teraz jest stosowana dla leczenia depresji. Więc myślę, że szanse na to istnieją. Przecież medyczne konopie też weszły w użytek jako tako, ale są w aptekach. Także myślę, że jak w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych ta terapia zacznie być legalna, zobaczy się, że to osobom raczej pomaga niż się krzywdzi, jeżeli jest stosowane w takim kontekście szczególnie terapeutycznym, no to jest duża szansa na to, że to w Polsce się pojawi. Więc to z 2020 roku mówimy bardzo życzeniowo i zobaczymy, ile czasu upłynie od nagrania tego podcastu do realizacji. Mamy teraz taki nagrany, utrwalony ślad naszych życzeń i może, oby nie nasze dzieci, ale oby już niedługo te słowa stały się prawdą. Nastia, bardzo ci dziękuję. Jestem zafascynowana rozmową z tobą, tym bardziej, że znam cię od takiego naukowego dzieciaczka i teraz po prostu słyszę fantastyczną, mądrą naukowczynię z olbrzymią zajawką, więc to bardzo wzruszające i bardzo, bardzo ci dziękuję, bo ja słuchałam zafascynowana, a jeżeli i wy, drodzy słuchacze i słuchaczki, podzielacie mój entuzjazm względem pasji i wiedzy Nasti, to proszę zostawcie dobre słowo i dobry komentarz. To była Nastia Ruban z Uniwersytetu SWPS, z Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Laurki wszelakie ślę w twoją stronę, bo to była niezwykle przyjemna rozmowa. Dzięki, Nastia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo, bardzo miło było pogadać i też się wypowiedzieć na tematy, które uważam, że są ważne, więc cieszę się też, że podjęłyśmy temat od właśnie tej strony. I myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Tak coś czuję, bo zaraz lecę czytać o spiritual bypassing, więc będę cię jeszcze nękać z zaproszeniem do podcastu. A wszystkich was proszę uprzejmie o suby, komentarze, lajki, share'y. Niech ta wiadomość leci w świat. Dziękuję patronom i patronkom, którzy przyczyniają się do powstania tego podcastu, a tych, którzy mają ochotę wesprzeć Gutrel Gada na Patronite, znajdziecie wszystkie info zarówno w opisie odcinka, jak i na mojej stronie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki!